Rezolucja w sprawie utrzymania Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W tej sprawie złożono poprawkę, która została Państwu dostarczona i rzeczywiście ona brzmi w sposób niepoprawny. To jest, proszę bardzo, Pan Radny Pajor. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam prośbę do wnioskodawców. Przywrócenie pierwotnej kwoty na rok 2013, tak jak tutaj Państwo w uzasadnieniu piszecie, że uszczupliony został budżet STOS na 2013 o pół miliona złotych, jest niewykonalny. Budżet Państwa na rok 2013 jest już uchwalony, dlatego bardzo bym prosił Państwa o wycofanie tej poprawki do rezolucji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że poprawka jest podtrzymana. Tak, czyli Pan Radny Starowy, proszę bardzo. Cześć Państwo. Ja mam pytanie formalne. Czy my możemy głosować poprawki, które wprowadzą nieprawidłową nazwę kraju, w którym jesteśmy? Że jak ktoś przeczyta Warszawę, to się zacznie śmiać. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy możemy głosować, a jeśli tak, mam prośbę do autorów, bo też będę chciał wycofać. Dziękuję. Znaczy my, jeżeli jest napisana poprawka i cokolwiek jest w niej napisane, nawet nie zgodnie z prawem, a nie zostanie wycofana, to mamy obowiązek głosować. Natomiast jak co z tego wyniknie, no to jest nasza możliwość. Pan Radny Pietrus, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pan Stawowy przecież będzie mnie prawdę, ponieważ w projekcie poprawki, który ma w zapisie projektu rezolucji, nie będzie nieprawidłowej nazwy. Jest tylko odwołanie się do treści istniejącej rezolucji, w którym miejscu należy dopisać słowa, które nie proponujemy. Więc dementuję to, co Pan Przewodniczący powiedział. Po drugie, jest błąd faktycznie, jest to literówka. Jak każda, jeżeli radni uznają, że ta poprawka jest niesłuszna, to nie przegłosują. My uznajemy, że to jest projekt poprawki, który jest z błędem literowym i tyle. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, ma jego prawo. Dziękuję. Rozumiem. Proszę Państwa, odbyliśmy czytanie. Teraz będziemy głosowali. Najpierw poprawkę Pana klubu radnych, potem rezolucję sali. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki klubu radnych PiS do tego projektu rezolucji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Kto jest za, kto jest przeciw? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykamy, proszę. 10 za, 28 przeciw. Rada odrzuciła tą poprawkę. Głosujemy rezolucję wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej rezolucji? Kto jest przeciw? Czy ktoś jeszcze głosuje? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykamy. Proszę wynik. Głosować na 35 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że przyjęła tę uchwałę.